Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Z góry przepraszam, że ten materiał może być nagrany z większą ilością szumu, a to z racji tego, że pracują tutaj urządzenia chłodzące powietrze. Mamy jakieś 30 stopni w cieniu obecnie. Ok, więc teraz tak, w tej części kursu powiem kilka słów na temat Velocity. Jest to temat związany z systemem cząstek, a odpowiedzialny jest za określanie takich prostych ustawień dotyczących cząstek, jakimi jest prędkość. I ta prędkość może być ustawiona na różne sposoby. Przejdźmy może zatem do blendera, w którym przygotowałem taką małą próbkę tego, co można zrobić. Jest to bardzo, bardzo prymitywne, proste i wręcz aż żałosne. Ale na przykład, nie siliłem się tutaj na zbytnią oryginalność, można z cząstek wystrzeliwanych z różnych emiterów ułożyć nawet taki prosty napis. Oczywiście samo generowanie napisu i inne rzeczy można ogarnąć w ciągu paru minut. No i o tym dzisiaj jest ten tutorial, chociaż chciałem pokazać dużo ładniejsze efekty niż ten, który tu właśnie oglądamy. Wróćmy w takim razie do naszego starego blendera i zróbmy od samego początku coś, co może wyjaśnić przynajmniej niektórym, na czym polega ruch cząstek. Dodaję do sceny zwykłego plane'a, w ten sposób on wygląda. Może nawet wyłączę tę siatkę, która teraz może trochę przeszkadzać. No i może jeszcze włączę wyświetlanie przycisków, zwykle zapominam o tym, ale tym razem niech będą. No i teraz tak, mamy takiego plane'a. Do tego plane'a dodam sobie system cząstek. I ten system cząstek standardowo, jak wiemy, po uruchomieniu animacji przez Alt-A powoduje, że cząstki wystrzeliwane są z tego plane'a w kierunku normalnym do jego powierzchni, czyli w kierunku dodatnim osi Z, a następnie na skutek działania grawitacji są hamowane i spadają, przyspieszając oczywiście swój ruch. Wszystkie te cząstki żyją przez 50 klatek animacji, w związku z tym po pewnym czasie można obserwować, że po prostu znikają. Jeżeli się odsuną od sceny, widać, że w tym miejscu giną wszystkie. O tym mówiliśmy wtedy, kiedy opowiadałem o emission, czyli o tej zakładce, którą mamy w pierwszej części ustawień systemu cząstek. Mówiliśmy także o cache'u, a dziś jest ten dzień, kiedy powiemy sobie kilka słów na temat velocity. I teraz prędkość, która tutaj jest wśród tych cząstek, ma znaczenie w przypadku, kiedy one są generowane. A więc kiedy powstaje dana cząstka, tak na przykład jak ta tutaj kropeczka, to w tym momencie jej nadawana jest pewna początkowa prędkość, która następnie potem już się nie zmienia. A więc jest to taki kop, jakby kopnięcie w cząstkę, które powoduje, że cząstka zaczyna się poruszać. Natomiast po nadaniu takiej prędkości początkowej, cząstki potem lecą bezwładnie, ewentualnie ulegają działaniu różnych sił, które napotkają po drodze, na przykład pól siłowych. Teraz ustawienia, które mamy w tym prostym panelu, są takie. Na początku widzimy, że mamy włączony parametr normal, który wynosi teraz 1. Normal, jak mówiłem, jest to kierunek związany z wektorem normalnym tej powierzchni, tego plane'a. No i jest to kierunek po prostu zgodny akurat teraz z osią Z. W związku z tym cząstki wylatują do góry. Jeżeli wyłączę sobie grawitację jeszcze za pomocą field weights, czyli wagi pól siłowych, i zmniejsza grawitację do zera, wtedy cząstki lecą sobie spokojnie do góry, ponieważ nie doznają działania żadnej innej siły, jak tylko to jedno wystrzelenie. Taki ruch, kiedy cząstki nie doznają działania żadnej siły, ewentualnie wszystkie siły się na nich równoważą, to jest ruch oczywiście jednostajnie prostoliniowy, co powinniśmy pamiętać ze szkoły lub nawet z przedszkola. Teraz zwiększając wartość tego parametru normal, na przykład na 2, spowoduje, że cząstki pokonają dwa razy większą drogę. Zobaczmy może na początku dla jedynki, dokąd dolecą, tak jak to było oryginalnie. Widać, że lecą przez 20 jednostek blendera, co jest całkiem ok. Czy może przez dwie takie jednostki blendera, tutaj mam po prostu odpowiednią skalę. Przepraszam, zdaje się, że to jakiś SMS. I teraz, jeżeli ustawię sobie wartość 2, te cząstki będą wystrzeliwane z dwa razy większą prędkością, a więc polecą dwa razy dalej. I teraz pokonają 4 jednostki. Myślę, że to jest całkiem proste i zrozumiałe. Warto zanotować, że gdyby na przykład tutaj było więcej ścian niż tylko ta jedna, to wtedy moglibyśmy uzyskać taki efekt jak na przykład zmianę kierunku wystrzeliwanych cząstek. Mam teraz plane'a, który został w ten sposób przeze mnie rozcięty. Teraz cząstki powinny wystrzeliwać się w trzech kierunkach, a więc stworzy mi to taki fajny zestaw trzech słupów, w których one lecą. Oczywiście im więcej takich ścian, tym więcej kierunków, w których będą wystrzeliwane cząstki, a więc jeżeli potnę sobie tego plane'a w jakiś fantazyjny sposób, na kawałeczki lub też na plasterki, to w tym momencie będę miał całkiem ciekawy zestaw emisji, które będą w różnych kierunkach wystrzeliwać coś tam. Mogę także przeskalować takiego plane'a, byłby malutki i cząstki wtedy wylatują takimi strumykami. Samo w sobie już to może być dosyć ciekawe i może służyć za podstawę do jakiejś prostej animacji, a mówimy cały czas tylko o tym zwykłym parametrze normal. Normal, który jest również ujemny, będzie powodował, że cząstki polecą nie do góry, ale w tym momencie do dołu, czyli polecą w przeciwnym kierunku niż wskazuje wektor normalny. Jeżeli ustawię tutaj na przykład minus 5, w tym momencie cząstki lecą w stronę tylną, jakby wstecz.
Dobra, więc teraz tak, jeżeli normal ustawię na 0, to wiemy, że cząstki będą generować się na planie bez żadnego dodatkowego poruszania, będą nieruchome. Jeżeli teraz ustawię sobie na przykład coś takiego jak emitter object i ustawię sobie wartości x, y albo z, to w tym momencie mogę skierować cząstki w pewną stronę. Jeżeli dam niewielką prędkość na x na przykład, no niech to będzie 500, to w tym momencie cząstki będą przesuwać się tam, gdzie wskazuje oś x. Jest to oś x, która jest osią x lokalną dla obiektu. Proszę zobaczyć, że jeżeli przekręcę tego plane'a, to cząstki zasuwają teraz tak jakby trochę do góry. Natomiast oś x pozostała w starym miejscu. Jest to po prostu oś x lokalna. Nawiasem mówiąc, gdyby ktoś chciał taką oś sobie zobaczyć, to może ją wyświetlić, korzystając z zakładki Object na panelu Display. Tutaj jest taki checkbox jak Axis. Jeżeli się włączy Axis, w tym momencie pojawiają się takie duże strzałki i one pokazują, w którą stronę jest zwrócona lokalna oś współrzędnych obiektu. Jeżeli wcisnę Alt-R, resetuje ustawienie obiektu, jeżeli chodzi o jego rotację. I teraz oś lokalna zgadza się z osią globalną. No dobra, ale wracając do cząstek, jeżeli ustawię sobie na przykład x na 1, to w tym momencie jest taki sam efekt, jak wtedy w przypadku ustawienia normal, z tym, że cząstki przesuwają się o dwie jednostki blendera, czy też o cztery jednostki blendera, nie, o dwie. O dwie jednostki blendera w kierunku osi x. Tak samo byłoby dla y. Oczywiście x ustawię teraz na 0. Okay. Zasuwają teraz w kierunku dodatnim osi y, ewentualnie mogę zrobić to także dla osi z. Jeżeli dla osi z ustawię, w tym momencie będę miał sytuację taką samą, jak w przypadku ustawienia wartości dla normal. Niemniej jednak, może być troszeczkę inna sytuacja tutaj. Jeżeli na przykład dodam rozcięcie, to rozcięcie ustawię w ten sposób, aby stworzyć taki daszek, to w tym momencie w przypadku prędkości normal miałbym rozbicie tych dwóch strumieni na dwa osobne strumienie. Natomiast teraz wszystkie cząstki i tak lecą w kierunku osi z, ponieważ oś z dla obiektu się w ogóle nie zmieniła. Więc to jest to już w tym momencie różnica. Pozostało nam jeszcze wyjaśnić, co to jest to tangent i rotation. Otóż w przypadku, kiedy mam płaski plane, czyli taki zwykły kwadrat, to ten mesh tutaj może generować cząstki również wzdłuż, czy też wzdłuż swojej powierzchni. Tak jakby prostopadle do tego wektora normalnego, który normalnie teraz jest ustawiony zgodnie z kierunkiem osi z. Jeżeli ustawię sobie na przykład tangent na 1, to w tym momencie cząstki zaczynają lecieć w jakąś taką dziwną stronę. O, jakoś tak. Jeżeli ustawię sobie tangent na przykład na 5, w tym momencie ten kierunek jest trochę bardziej pochylony. Ok? Jeżeli dam tangent na przykład 15, w tym momencie lecę już bardzo, bardzo nad całą powierzchnią. Jeżeli teraz ustawię się w widoku od góry i spróbuję zmienić ten parametr rotation, to w tym momencie będę mógł sterować kierunkiem, w którym te cząstki są wystrzeliwane z tego plane'a. Weźmy sobie jedynkę, żeby leciały wolniej, proszę zobaczyć. Lecą teraz w tę stronę. Natomiast jak dam rotation na przykład ujemne, lecą w stronę przeciwną. I z tego co widziałem, nie udaje się tutaj ustawić jakichś innych wartości rotacji, chociaż wydaje się, że powinna ta rotacja pozwalać się ustawić w dowolny sposób, ale nie obserwujemy tego. To jest parametr, który jest dla mnie lekką zagadką i tutaj można ustawić tak naprawdę dwie skrajne wartości, uzyskując po prostu w jedną lub w drugą stronę przechylenie. Tangent to jest coś takiego jak powierzchnia styczna. Jeżeli ustawię tutaj 0,1, zobaczmy co będzie. W tym momencie cząstki również powolutku się przesuwają, ale lecą pod bardzo takim kątem, no prawie że prostym. Jeżeli tę wartość zwiększę, to one będą chciały lecieć teraz od razu bardziej w poziomie. Jakoś tak to wygląda. Oczywiście ich prędkość w tym momencie również jest coraz większa. Dobra, teraz to były te podstawowe parametry. Natomiast mam tutaj jeszcze jeden rodzaj generatora, czy też określenia prędkości cząstek, taki jak object oraz random. Jest to bardzo fajna sprawa. Weźmy sobie może coś takiego jak normal, albo nie, zostawmy ten object. Jeżeli ustawię object na 1 i w tym momencie uruchomię animację, to widać, że cząstki lecą sobie spokojnie do góry, ale to jest tak naprawdę złudzenie. O, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem, przepraszam, że tutaj jest z ustawione na 1, w związku z tym ten tangent teraz ustawiony na 1 będzie wysyłał cząstki zgodnie z kierunkiem stycznym. To mi trochę nie pasowało, nie mówiłem o tym, teraz już jest w porządku. Ok? Tak to wygląda. Można cząstki jeszcze będzie puścić w drugą stronę i tak naprawdę tutaj ten kąt, no to jest nic takiego, co by się mogło jakoś szczególnie zmieniać. Więc o tyle jest to właśnie dziwne. Ok, w jedną lub w drugą stronę lecą i tyle. Być może ktoś to jeszcze rozpozna i będzie w stanie mi to w komentarzach na przykład wyjaśnić, a wtedy może zrobię, jak nigdy mi się nie udało tego dotrzymać, ale może zrobię następny tutorial z poprawką. Zobaczcie w każdym razie, że ustawiłem sobie teraz object na 1,
i wartość 1 albo nawet 10 tak naprawdę niczego na tym planie nie zmienia. Cząstki są dalej nieruchome. Może to być pewne zaskoczenie dla niektórych, bo w zasadzie o co chodzi? Tutaj dowcip polega na tym, że object to jest prędkość, która jest nadawana cząstkom zgodnie z chwilową prędkością obiektu. To znaczy, że jeżeli ten plane stoi w miejscu, to prędkość, którą nadaje cząstkom, wynosi 0 i cząstki są w bezruchu. Jeżeli natomiast będę prowadził taką animację i przesunę troszeczkę tego plane'a, to razem z tym plane'em cząstki będą leciały sobie w którąś ze stron. Ja im teraz nadaję taką prędkość. Mogę teraz wziąć i po prostu porozrzucać. Zwyczajnie uruchamiam jeszcze raz animację, robię lekkie drgania i te cząstki się rozpadają. Ale jeżeli wezmę i przesunę tylko w jedno miejsce, znaczy w jednym kierunku, to cząstki będą leciały w jednym kierunku, tak jak byłyby rzucone. To jest o tyle fajne, że można wykorzystać to do zrobienia animacji związanych z przesuwaniem się cząstek, co wywołane jest przez prędkość obiektu zmienną w czasie. Zaraz sobie zrobimy coś takiego. Ostatni parametr, który warto znać, to jest parametr, który jest związany z tym, jak cząstki mogą być wystrzeliwane z takiego obiektu losowo. Zdaje się, że już z tego kiedyś korzystałem, ustawiam sobie wartość 1. Teraz widać, że cząstki rozlatują się we wszystkie strony zupełnie chaotycznie. Ich prędkości są po prostu zupełnie losowe. Oczywiście one są w pewnym zakresie losowe, ponieważ ich prędkość wynosi teraz 1. Jest to jedna jednostka blendera na jednostkę czasu. Natomiast jeżeli dam na przykład 5, to będą oczywiście te prędkości większe. Natomiast kąty tych prędkości, czy też jakby kierunki, są zupełnie losowe, no i to nadaje się do zrobienia na przykład eksplozji czy różnych innych fajnych rzeczy. Myślę, że to jest całkiem prosta sprawa. Teraz łącząc ze sobą różne parametry, na przykład random na 1 i normal na 1, mogę spowodować, że cząstki będą leciały w losowym kierunku, ale mimo to w jakąś stronę. Teraz ten efekt wygląda w ten sposób. Mam przykład parowania. Zwyczajnie z jakiejś powierzchni wylatują cząstki, na przykład z powierzchni szklanki, gorącej herbaty, tak właśnie wylatują cząsteczki wody, parując. Oczywiście nie wygląda to aż tak spektakularnie jak tutaj może. Więc jeżeli teraz ustawię sobie normal na 2, to ten parametr random jest mniejszy niż 2 i powoduje, że ruch cząstek będzie losowy tylko w pewnych granicach, natomiast dominującym kierunkiem będzie ten kierunek w kierunku osi Z w tym momencie. No i teraz kombinując razem ze sobą te wszystkie parametry, na przykład ustawiając tutaj na X jeszcze 5, mogę spowodować, że cząstki będą leciały w różne strony. Na przykład teraz leci sobie losowo taki strumień lekko w kierunku osi X, no i podnoszony jest przez wartość normal. Jeżeli normal ustawię na 0, wtedy cząstki będą leciały tylko w X, rozpraszając się oczywiście losowo. Dobrze, to mamy omówione i teraz czas zacząć robić coś takiego, co można byłoby nazwać jakąś taką celowaną animacją, czy też animacją wynikającą z poruszania się obiektu, który generuje cząstki. Na początek zróbmy tak. Niech ten plane będzie zwykłym plane'em, który ustawię sobie w widok od góry, troszeczkę z boku mojego środka, a więc środek jest dalej w środku, a sam plane stoi z boku. Jeżeli teraz go jeszcze przeskaluję, tak żeby był bardzo, bardzo malutki, to będzie się wydawało, że ten plane generuje mi cząstki, no po prostu tak jak tam one powstają. Jeżeli teraz w trakcie animacji spróbuję obrócić takiego plane'a, to on pozostawi za sobą cząstki, które wygenerował w trakcie tego obrotu. Obracam za pomocą klawisza R po prostu. Jest to już jakaś tam animacja. Jeżeli teraz takiemu obiektowi nadam jakiś obrót, korzystając z krzywych ruchu, no to w tym momencie będę miał animację takiego rysującego się kółka. Zróbmy może coś takiego. W tym momencie jeszcze ustawię tutaj go. I teraz tak, otwieram panel N. Jestem w pierwszej klasce animacji. I teraz prawym kliknięciem w oś Y ustawiam, że tutaj ma być klatka kluczowa. Bam, prawy klik. Insert single keyframe, czyli wprowadź pojedynczą klatkę kluczową i w tym momencie wartość 0 na Y w pierwszej klatce jest zapamiętana. Jeżeli teraz w klatce na przykład 250, tam gdzie się kończy animacja i czas życia cache'a w tych moich cząstkach, a może tutaj gdzieś by to było do ustawienia, o tu pewnie się kończy wszystko. Jeżeli tutaj ustawię sobie na przykład, no nie wiem, na przykład 360 stopni i dodam znowuż klatkę kluczową przez prawy klik, to w tym momencie ten mój obiekt wykona pełen obrót w ciągu 250 klatek. Być może nie będzie to zbyt szybki ruch, jeżeli teraz go uruchomię od początku, to widać, że następuje tutaj obrót. Cząstki oczywiście znikają w jakimś tam swoim czasie. Jest pewne przyspieszenie, ponieważ ta krzywa to jest ruch nieliniowy. No i w tym momencie mam coś takiego. Jeżeli ten ruch chciałbym uczynić ruchem szybszym, to wtedy musiałbym w tej klasce 250 ustawić znacznie większy obrót. Na przykład 720 stopni i znowuż prawy klawisz, replace single keyframe, czyli zamień klatkę kluczową. Teraz ten ruch powinien być szybszy troszkę. No i faktycznie jest szybszy, okrąg rysuje się znacznie pełniejszy.
ale po jakimś czasie te cząstki znikają. Oczywiście to są dwa pełne obroty. W związku z tym rysuje się takie dwukrotne kółko. Jeżeli w tej klasce 250 ustawię sobie 10 obrotów na przykład, czyli 3600 stopni, no to w tym momencie będę miał 10 obrotów w ciągu 250 klatek. Aby to pokazać, naciskam Alt A. No i proszę bardzo, tutaj jest już tak szybka ta animacja, że cząstki nie są w stanie stworzyć jednolitego łańcucha zbudowanego z cząstek, tylko po prostu powstają pojedynczo. No i tak to wygląda. Dodatkowo, gdybyśmy teraz taki obiekt przesunęli na przykład w osi Y, gdybym go postawił na początku tutaj, w pierwszej klatce, a następnie zanimował przesunięcie, to to, co się rysuje, stworzyłoby taką sprytną spiralę. Możemy takie coś zrobić. Więc na początku, w pierwszej klatce, nakładam sobie na oś Y, czyli na wartość minus 10, klatkę kluczową. Następnie w ostatniej klatce przesuwam mój obiekt no gdzieś tutaj. I tu również nakładam klatkę kluczową. Teraz przesuwając animację do samego początku, możemy zaobserwować, co się dzieje. Proszę zobaczyć, tak to teraz działa. Oczywiście, żeby ta spirala była dłuższa, należałoby ustawić dłuższy czas życia cząstek i w ogóle generować więcej cząstek. W związku z tym możemy wrócić do zakładki Emission na chwilkę, ustawić tych cząstek na przykład 10 razy więcej, kazać im się generować do klatki 250 i wszystkie niech żyją na przykład 250 klatek, po to, aby po prostu nie znikały ze sceny. Jeszcze raz uruchomię taką animację. Teraz widać, że jest już ich więcej. I w tym momencie mam coś, co rysuje mi elegancką sprężynkę. Bardzo prosty efekt. Ok. Dobra, więc to jest jedna z rzeczy. Teraz widać tutaj pewne błędy cache'a, które powodują, że cząstki jakby doganiają pewien swój rodzaj trajektorii. Ale teraz możemy z tym zrobić jeszcze parę innych rzeczy. Załóżmy, że jesteśmy na początku animacji i te ustawienia, które mam, niech pozostaną bez zmian. Natomiast to, co można było spróbować zrobić, to włączyć sobie coś takiego jak prędkość obiektu, na przykład na 0,1. I zobaczymy, co będzie. Proszę zobaczyć, odsunę się teraz trochę od sceny, spodziewam się, że te cząstki zaczną podróżować. No i patrzymy, co wychodzi. A więc uruchamiam. One teraz mają dodatkowy ruch, który się do nich dodaje podczas obrotów. I to mi tworzy taką efektowną, niesamowicie ładnie wyglądającą spiralę. Spójrzmy od przodu. Tak to wygląda, trochę przypomina jakieś dziwne logo Blendera. I taki prosty efekt można uzyskać zaledwie ustawiając kilka prostych parametrów. Zabójczo fajna sprawa. To jeszcze nie wszystko. Możemy zrobić tak, że tę prędkość, którą obiekt nadaje, ten obiekt rotujący cząstkom, może być też, ta prędkość może być także ujemna. Jeżeli wezmę sobie minus 0,1, w tym momencie odwrócę kierunek tego efektu i nastąpi coś na kształt, no nie wiem, może zapadania się? Proszę zobaczyć, że to wygląda trochę inaczej. Cząstki lecą teraz w drugą stronę względem prędkości. A więc na początku, jeżeli to puszczę jeszcze raz, na początku cofają się. Jeżeli to powiększę, proszę zobaczyć, one się cofają. Potem następuje wyprzedzenie już, ponieważ ten ruch jest zbyt szybki i ta prędkość nie jest w stanie skompensować nadmiaru i one się zaczynają rozpraszać. No jest dosyć skomplikowane, ale myślę, że warto się przyjrzeć, aby zrozumieć, o co chodzi. No i wchodzą takie różne śmieszne rzeczy. Teraz, jeżeli usunę tą wartość i ustawię sobie wartość na przykład taką jak normal, również możemy spodziewać się jakichś ciekawych efektów. Na początek delikatna zmiana, 1/10. Zobaczymy, co będzie, jeżeli puszczę całość od początku. Wartość normal oznacza, że cząstki będą uzyskiwały niewielką prędkość początkową. Ale w tym momencie widać, że tam się jakiś delikatny ruch dzieje, natomiast nic szczególnego tak naprawdę tutaj nie następuje. Spójrzmy jeszcze od przodu, żeby ocenić, czy tam następuje jakaś ewolucja. No i nic szczególnego nie widać. W związku z tym, aby ten efekt był silniejszy, wstawię tutaj wartość 1 i patrzymy, co teraz wychodzi. Proszę zobaczyć, że cząstki dostały pewien ruch, który powoduje, że one po pewnym czasie opuszczają tą trajektorię okręgu i na skutek tego powstaje taki rozpraszający się pierścień. Ustawię wartość 2, aby to było lepiej widoczne. I teraz proszę zobaczyć, to jest obracający się okrąg, który dodatkowo jeszcze rośnie, który puchnie. Ale tak naprawdę tworzy mi to znowuż taką spiralę dziwną, która, żeby było weselej, wygląda z boku jak taka rozszerzająca się tuba. Bardzo specyficzne, bardzo ciekawe zachowanie. No i cóż, możemy ustawić jeszcze większą prędkość. Ustawmy sobie na przykład 5. Będzie to jeszcze bardziej widoczne. I teraz zdaje się, że patrzę na scenę ze swojej strony. O, teraz spójrzmy i zobaczmy, co się będzie działo. Puszczam.
I teraz już widać, że ewidentnie rosną te okręgi. Natomiast ta niewielka część, która je tworzy, pozostaje mniej więcej w tej samej średnicy. Aby to było jeszcze silniejsze, jeszcze lepiej, żeby to było widać, mogę w trybie edycji przesunąć ten mój obiekt bliżej środka. Jego obroty będą wtedy względnie dość szybkie i proszę zobaczyć, co wtedy się dzieje. Powstaje taka spirala, no przypominająca może jakieś takie efekty hipnotyczne. Czasami oczy w kreskówkach się zamieniają komuś w takie coś, zwłaszcza jak coś cennego zobaczy. Jest to na pewno jedna ze spiral opisywanych matematycznie przez fajne wzorki parametryczne, ale nie będziemy może w to wchodzić tym razem. Tak to wygląda. Dodatkowo ten ruch jest skorelowany również z przesunięciem. Przepraszam, znowu mój telefon się odezwał. Powinienem go wyłączyć przed nagrywaniem, ale już trudno, myślę, że jakoś wytrzymamy. Tak to wygląda. Dosyć prosta sprawa. No i cóż, jeżeli będziemy próbowali tutaj dodać jeszcze jakiś niewielki czynnik losowy, na przykład random na 0,1, to spowodujemy, że cząstki będą przesuwały się z prędkością 5 w kierunku normalnym, będzie dominująca prędkość 5, ale ta prędkość będzie się zmieniała w zakresie od 4,9 do 5,1. W związku z tym cząstki im dalej będą od źródła, tym bardziej się będą rozpraszać. Efekt, który dzięki temu możemy uzyskać, też może być interesujący. Może wyglądać na przykład tak. Proszę zobaczyć, że ten strumień się pogrubia. One się rozpraszają, rozbiegając się dookoła. To jest dosyć ciekawe i przypomina troszeczkę rzeczywiste rzeczy, które działyby się na przykład z takim strumieniem piasku sypanego na plaży. Możecie spróbować, będąc na plaży, coś takiego zrobić. Dałem 0,2, jeszcze silniej się rozpraszają. Oczywiście, jeżeli dam zbyt wielką wartość, typu 1, mogę stracić ten efekt, ponieważ one zbyt szybko, zbyt mocno się rozproszą. No w tym przypadku tutaj po pewnym czasie wszystko się miesza. No i powstaje tylko takie coś dziwne. Ok, samo z siebie to również wyglądać może ciekawie. I teraz to, co uda się zanimować, możecie próbować wyrenderować. Jeżeli ustawię animację gdzieś na przykład w tym miejscu i kamerę dokładnie tak jak teraz, to mogę nacisnąć klawisz F12 i zobaczyć, co wyjdzie. Jak widać, nic nie wyszło. Tak zwaną figę dostałem, a to dlatego, że używam teraz renderera Cycles. Mam domyślnie włączony Cycles, więc przełączę się do Blender Render, aby renderować w Blenderze Internal. No i spróbuję jeszcze raz F12. No i teraz dostałem eleganckie cząstki widoczne jako takie punkty. Byłoby fajnie, gdyby ktoś z Was spróbował wyrenderować jakąś pomysłową animację, być może tworzenie jakiegoś napisu, albo coś jeszcze innego. I takie coś na przykład przysłał mi w ramach, powiedzmy sobie, zadania wykonanego po takim tutorialu. Zawsze bardzo mnie cieszyły takie prace nadesłane przez użytkowników polskiego kursu Blendera, ale to oczywiście w miarę zasobów i cierpliwości. Cóż, myślę, że na tym można poprzestać. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania. Trzymajcie się.